Dobra, teraz skorzystam trochę Centrum Piwowarstwa do każdego zestawu. Mam nadzieję, że do każdego, nie tylko mi, dodaję krówkę z logo. Wygląda ona w ten sposób. Taka po prostu krówka jakiegoś producenta, pewnie lokalnego, dosyć miękka. I to mi się podoba, że to jest taka krówka ciągutka, a nie taka twarda, krusząca się. Oklejona papierem. Bardzo smaczna. Do kawy, którą teraz powinienem pić. W sam raz. Także reasumując, sytuacja jest opanowana, ale widzicie, że uważenie piwa 16,5 plato na garku automatycznym stanowi już wyzwanie dla piwowara. Tak naprawdę domowego. Trzeba przy tym stać. 29 minut pozostało. Trzeba przy tym stać i patrzeć. Dwa razy pompa mi się tutaj przytkała podczas tych 29 minut, a właściwie 31 minut. I musiałem tutaj poregulować, bo jakieś ziarna się dostały, ale pompa dała sobie radę. I na kącie 45 stopni, na tym ostatnim kraniku, wszystko hula i śmiga. Co wtedy, kiedy chcemy uważać jakieś piwo silniejsze, mocne? No cóż, musimy zacierać w wodach wysłodkowych. Pamiętajcie tylko, że zaciera się dwa razy dłużej. Czyli jeżeli w wodzie zacieramy coś przez godzinę, to polecam dwie godziny w tych wodach wysłodkowych wysładzać, a nie tak samo. To jest pułapka. Mam ochotę na kawę tak naprawdę, a nie na... Jak ci, którzy palą papierosy i do kawy muszą zapalić, to ja mam taki odruch, jak biorę coś słodkiego, czyli krówkę, czy sernika królewskiego. Takie lubię. No to muszę zrobić sobie kawę i wybaczcie, ale zrobię. Ja to zrobię. To jest warka pierwsza. Ja bardzo chętnie będę się uczył od osób, które zrobiły już kilkanaście, kilkadziesiąt warek na takim sprzęcie. Cenne rady będą takich osób. Zresztą wszyscy widzowie tego kanału będą się uczyć. Ten kanał nie polega na tym, bo mógłbym też tak filmy zmontować, że wszystko przebiegło bezproblemowo, wszystko super i tak dalej, a potem się okazuje, że no jak on to zrobił, jak ja mam problemy. Taka magia internetu. Tutaj jest niewiele cięć. No i jest trochę taki spontan, ale za to macie takie prawdziwe relacje na zasadzie live'a, powiedzmy, który jak już opanuje sytuację, z pewnością będzie. Które pokazują, z czym je się taki sprzęt. No okazuje się, że tak, jestem bardzo zadowolony ze sterownika, natomiast ja nie przepadam za mocnymi piwami, więc nie wadzi mi to, że 16,5 to jest wartość graniczna. Oczywiście, można zrobić inaczej. Zacierasz to w mniejszym stosunku wody do słodu, a wysłodzić to nie 8 litrami, a 12 czy 15, bo ta wartość graniczna tego garnika to 16 litrów. Teraz tam czajnik hałasuje. Także zawsze jest jakiś moment ruchu. Ja jestem takiej szkoły, że wolę zatrzeć więcej, a wysładzać mniej. No, być może jest to mój błąd. Skoro mam warnik, to mogę tutaj wysładzać maksymalną ilością, czyli 16,5, a tu zrobić tą 18, to pewnie będzie, pewnie tak robicie. Tutaj czekam na wasze opinie, jak wy to robicie, wy to znaczy użytkownicy garów automatycznych przy piwach powyżej 16 plato. Ja to skoryguję i receptura będzie oczywiście na Centrum Piwowarstwa wystawiona właściwa, czyli ta mniejsza ilość wody, a więcej do wysładzania. Po to są takie testy i piwo się sprawdza recepturę po domach. To jest raz. Dwa. Kolor brzeczki jest ok. Mam nadzieję, że ona się wysłodzi. Ja z ciekawości jeszcze, a właściwie w tej chwili nawet zrobię próbę jodową. Bardzo rzadko ją robiłem, jako że jestem pewny swojego piwa.
sklepach piwowarskich mamy jodowy wskaźnik skrobiowy 40 gramów. Są dwie metody sprawdzania, czy się zatarło. Ta akurat jest ta, którą nie lubię, a jest w centrum piwowarstwa, czyli ten roztwór jodu, on się nam tutaj zaczernia. Ja wolę takie, które się rozjaśniają, bo tutaj kwestia zaczernienia w moich oczach, wiecie, ja rozróżniam dwa kolory, nie będę mówił publicznie jakie. Natomiast na browarach używałem trochę innego wskaźnika. Ja zmniejszę po prostu ilość wody i sobie tak po chamsku albo zdejmę to, wiecie? Nie będę już taki zły i sobie po prostu naleję do porcelanki, o. Po czym zwiększam znowu. Szerokokątny obiektyw jest, ale zakrapiam. Minęło 30 minut ponad. Raz, że to no, zatarło się, ale tak pewnie zatrze się lepiej. Profil. No tak, nie będę mógł tego pokazać. O, może widać. Zmieniło kolor, jest ciemniejsze, prawda, od brzeczki. Także w pewnym sensie się zatarło, ale mogłoby zatrzeć się lepiej. Już kapie, także więcej wam nie pokażę. Z pewnością odczyty będą bardziej czarne po całym procesie wysładzania. Płatki wyjąłem. Tych płatków nie będzie w oryginalnej recepturze, także tutaj ja po prostu lubię płatki dodawać i tyle. Natomiast jeśli nie lubicie, a taki hint jeszcze, jak wylejecie do zlewu próbę jodową, to jak macie takiej słabej jakości jak ja, to on się zabarwi i nie będzie chciał zmienić koloru, czyli załatwicie zlew. Ten zlew jest do wymiany, więc ja tu nie płaczę. Ale pamiętajcie w swoich domach, jeżeli nie chcecie żyć w zgodzie z żonami, to nie lejcie próby jodowej do takich słabych zlewów jak ten. Hop Spider chmielenia, tak pozwolę już sobie wykorzystać czas, a zamknę pokrywę, żeby oszczędzać energię. Po to kupiłem kapturek, czyli ubranko Dagara, żeby zatrzymać tą energię, którą zużywam. Dzisiaj weekend, także mam tańszą taryfę, 20 chyba 9 groszy mniej więcej za kilowat, więc czas ważenia. To też taka podpowiedź, jak zawierać taryfy z operatorami. Worek usinowy jest wymyty. Ja mam ręce w miarę ok, nie kopałem ogródka. Ja go jeszcze zamykam na takie do papieru, nie wiem jak to się nazywa. No tak robię coś takiego, żeby mi się nie wysmyknął. No i w tym momencie ja się w ogóle już nie boję o to, że mi się zapcha filtracja, że będzie jakiś osad, cokolwiek innego, jakieś tam bzdury i bzdurki. Ja to omijam właśnie w ten sposób. Omijam problemy jakiekolwiek. Pozostało 21 minut zacierania. Jestem ciekawy, jaka będzie efektywność. Oczywiście wszystko wprowadzę do programu, a receptura już właściwie, jak to oglądacie, jest poszerowana na chmurze beersmith.com. tom-podkreśnik.pl. Tak znajdziecie receptury. Polecam śledzić. Polecam też śledzić Instagrama, ponieważ tam chyba najwięcej się dzieje. Facebook jest troszeczkę przeze mnie kawa. Facebook jest trochę przeze mnie zaniedbany. Pewnie szkoda, bo mam tam lepsze zasięgi. Właściciel platformy to ten sam człowiek, Marek z Góry Cukrowej. Więc wiele nie zaoszczędzę na swojej prywatności, ale
ten Instagram jest szybszy, tak? Trochę mniej komentarzy, trochę mniej zabiwych, tak? Możesz tam rzucać nieudane rzeczy, nikt ci nie powie, że mogłeś to zrobić lepiej. Co się zdarza bardzo często na portalu typu Facebook. No niestety kawa jest nieodzownym elementem ważenia piwa w browarze Gdynia. No muszę taką parzonkę, bo ekspres uszkodził się podczas remontu, młynek dokładnie, pył go zabił i już drugi tydzień próbują go odratować. Praktycznie nowy ekspres, jednoroczny. No to tyle z marudzenia. Wydaje mi się, że poczekamy do końca, 20 minut i połączymy się już przy wysładzaniu. A może to połączę w jeden odcinek, nie wiem jak to będzie, będę to skracał. Do zobaczenia. A ja przystępuję do kawki z króweczką od Centrum Piwowarstwa, za to serdecznie dziękuję. Jako, że ja jestem słabej wiary, tak jak to podobno Tomasz miał w swoim zwyczaju, nie był niewierny, tylko słabej wiary. To ja teraz sprawdzę rozkład temperatur za pomocą takiego termometru. Jak to się... Znaczy już sprawdzałem kiedyś, ale na warce zero, więc sprawdzania nigdy nie za wiele. Zostało 10 minut, więc przemieszam ten słód przy okazji i tak dalej, i tak dalej. I tak będę musiał wsypać słody ciemne. Zdejmuję wobec tego gar, znaczy tę pokrywkę. Część takich łusek przedostaje się przez rurkę na dno. Te cięższe osiadły na talerzu i to jest dobra wiadomość. Pokazuje 68 stopni. No to mówię, sprawdzam przy powierzchni. Może zrobię to w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Niech sobie wisi. I niech mnie poinformuje mój termometr niezastąpiony, tak zwany, wiem, że to nie jest rtęciowy, ale ja tak zawsze twierdzę. 67 jest, pokazuje sterownik, bo pytanie powstało przy okazji na jakiejś tam grupie, to nie jest sterownik pidowski, tylko zwykły, czyli taki, który albo włącza grzałkę, albo wyłącza. Wyłącza. A nie taki, który tam ją może przydusić i utrzymywać tą temperaturę. Otóż informuję przynajmniej wobec, że jest tych stopni 65. 67,5 i to się zgadza, bo 68 pokazuje obecną temperaturę, target 67, a target 68. Obecna 67, target 68. Nie pokazuje miejsc po przecinku, natomiast ten dokładny termometr pokazuje idealnie w tej chwili 68 stopni. Czyli nie ma potrzeby, dementuję to, co powiedziałem podczas warki 0, nie ma potrzeby dodawania więcej temperatury na tym sterowniku od Pro niż chcemy. Bo to możemy przegrzać przy okazji maszołtu. Zadajemy tyle, ile chcemy. I ta temperatura, stwierdzam to organoleptycznie, fizycznie, na podstawie garka Cobra CB3 Pro, ona jest utrzymywana tak, jak tutaj jest napisane. I to jest dobra wiadomość dla tych kombinatorów, którzy chcieliby tutaj ustawiać wyższą temperaturę, przeliczać, obliczać. Nie, ustawicie 68, to będzie 68 i tyle. Ani 69, no nie możecie tego zobaczyć, chociaż... A w sumie zobaczycie. No. Tylko podłączę mój drugą kamerę mobilną. Mam nadzieję, że ona naostrzy obraz. Czyli mamy tak, 67, to pokażę się gdzieś, 67, 68 target, czyli taka musi być, a 67 zadano. Termometr sobie wisi, ile jest? 67. A on pokazuje 66. Temperatura spada, bo zdjąłem pokrywkę. Widzicie, te cięższe frakcje opadły, lżejsze sobie pływają. No i dostają się poprzez tą rurkę, o tak jak teraz, do pomp.
Włączyło się grzanie, jest 67 stopni, czyli podskakuje temperatura. I ona rośnie. Nie mogę tak inaczej zrobić, bo się oparzę, ale jest... No jest, jest 68. No możecie mi wierzyć, że jest 68 stopni. To jest sam wierzch, proszę. Gdzie to jest? Tu. 67,5 tak dokładnie rzecz biorąc. Ale termometr jest przy samym wierzchu. Proszę, to jest dowód. I rozkład temperatur jest identyczny. A ja tego nie nakręcałem. Dobra, to jeszcze raz. No nie, nakręcałem chyba, dobra. A jeżeli nie, no to musicie po prostu mi wierzyć. Zostało 6 minut. Ja teraz przemieszam komisyjnie. Oczywiście założę śrubkę. Tak, żeby się w miarę tam wiele rzeczy nie dostały. Przemieszam, bo zaraz zarzucę ciemne słody. Łuska wypłynęła, to źle. Tu jest taki myk. Tu jest taki myk, że ten drut, który służy do wyjęcia... No właśnie, gdzie go mam? Kurde, nie wiem, muszę. Drut, który służy do wyjęcia kosza, że teraz mi gdzieś wsiąkł. A muszę go mieć. No muszę go mieć. Gdzie jesteś, drucie?